choć dzisiaj jest piękna liturgia, dość długa też, pozwólcie, że krótkie choć słowo do tego wydarzenia. W jednej z dzielnic Belgii jest ciekawy pensjonat prowadzony przez 4 osoby niepełnosprawne. Mieszkańcami tego pensjonatu są byli alkoholicy, narkomani, uchodźcy z Pakistanu i z Indii. Pensjonat ten prowadzą właśnie 4 osoby niepełnosprawne. Nie ma barier architektonicznych, nie ma żadnych stopni wchodzenia czy schodzenia. Jeden z redaktorów francuskiej gazety, przybywszy tam, zwrócił się do jednej z prowadzących dziewczyn właśnie ten pensjonat. Zwrócił na nią uwagę, ponieważ ona była sparaliżowana. Nie potrafiła mówić, słyszała, rozumiała pytania, ale nie potrafiła odpowiadać ustami. Jedynie co mogła uczynić, to wystukać na klawiaturze komputera odpowiedź na zadawane jej pytania. Pośród wielu pytań padło, skąd pani bierze siły? Bo przecież ciało pani takie sparaliżowane, bezwładne, aby nie myśleć o sobie, ale też służyć tym ludziom, którzy tutaj zamieszkują. Powoli dłonią wystukała na klawiaturze komputera jedno słowo. Redaktor przygląda się przez ramię, próbuje odczytać. Kamera najeżdża też na to słowo zapisane. Było to jedyne słowo. Alleluja. Pan żyje. W tym słowie ta dziewczyna zawarła wszystko. To jest jej siła. To jest jej moc, która pozwala jej trwać i służyć jak potrafi. Nie myśleć o swoim cierpieniu, ale o tych, którym tutaj wraz z przyjaciółmi służą. Bo Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Nie tylko pusty grób, ale i spotkania z Nim. I On we mnie i w Tobie pragnie zmartwychwstawać. I dziś to radosne Alleluja niech obejmie nasze serca, pobudzi do biegu, do dobra każdą chwilę, niech napełni pośród naszych lęków i niepewności.